proszę o zabranie głosu i wygłoszenie laudacji właśnie przyjacielskiej. Głos oddam panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, posłowi na Sejm, wiceprezesowi i honorowemu członkowi Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego. Laudacja przyjacielska, drodzy państwo. Drogi jubilacie, droga Iwono, wielebni księża, wszyscy szanowni przyjaciele Mirosława Krajewskiego, kiedy zostałem poproszony, by wygłosić w imieniu przyjaciół, a przecież tylko tacy tutaj są, laudację, pochwałę naszego jubilata, bardzo się z tego powodu ucieszyłem. Znam Mirosława od wielu lat, bardzo go cenię, więc wydawało się, że dla mnie posła, człowieka, który musi zwięźle i logicznie umieć mówić, to nie będzie nic specjalnie trudnego. Ale kiedy uzmysłowiłem sobie, że jest rzeczywiście wielkim znawcą języka, mistrzem języka, jest koryfeuszem języka, umie nim posługiwać się w sposób perfekcyjny, jednocześnie zna, umie się posługiwać, zapewne kocha język łaciński, którym często ukrasza i swoje przemówienia, wystąpienia, również teksty pisane. I lingua latina nie jest mu absolutnie obca ani trudna. To trochę się zmartwiłem, czy poradzę. Mam co prawda brodę, ale barbam facet filozofem, o czym wszyscy doskonale wiedzą, broda jeszcze filozofem nie czyni. Zostałem już wytłumaczony, wyjaśniony ze względu na ten strój, w którym jestem. Pan dyrektor Szarkowski przypomniał, że jest to strój posła z ziemi dobrzyńskiej. W takich strojach w ostatnich 20 latach I Rzeczpospolitej udawali się posłowie z ziemi dobrzyńskiej na sejmy i na inne ważne spotkania. Tym strojem chciałem podkreślić to również, że pan profesor Mirosław Krajewski również jest uprawniony do noszenia tego stroju, ponieważ w dwóch kadencjach reprezentował nie tylko naszą dobrą ziemię, ale nasz okręg wyborczy w sejmie w czwartej i w piątej kadencji. Cieszę się, że ten strój został reaktywowany. O wiele więcej osób w tej chwili może go nosić, ponieważ lista uprawnionych została istotnie rozszerzona. Bardzo bym się cieszył, gdyby nie tylko kilkanaście osób, jak w tej chwili zresztą obaj siedzący tutaj panowie również takie stroje mają, ale żeby więcej osób również z obecnych tu na sali chciało ten historyczny strój wykonać, po to byśmy mogli również nawiązywać do historii przy okazji nie tylko takich pięknych, wspaniałych spotkań, jak tutaj u Zygmunta. To jest właśnie pamięć. Cały czas pamiętam Zygmunta Kwiatkowskiego tu na zamku, ale u Stefana Borkowicza możemy się spotykać. Proszę państwa, jesteśmy tutaj, bo jesteśmy darzeni przyjaźnią przez profesora Krajewskiego. Traktujemy go jako przyjaciela, a przecież amicus optima vitae possessio. Przyjaciel to największy skarb w życiu. Znamy go z różnych aktywności życiowych. Niektórzy znają go zapewne dłużej niż ja. Z czasów jego młodości i pierwszych sukcesów, których jest tak wiele. Ale możemy tej przyjaźni być pewni, a przecież bardzo znane łacińskie powiedzenie, że amicus certus in re incerta cernitur. Prawdziwego przyjaciela poznajemy w biedzie. Tym bardziej możemy być dumni z przyjaźni z takim człowiekiem. Jak wspomniałem, pan profesor, krasomówca, złotousty, abreadicta, złote słowa nie są mu obce,
umie się nimi bardzo posługiwać, jest przede wszystkim nauczycielem i wychowawcą. Z mojego punktu widzenia, niezależnie od pracy naukowej, o której pan profesor wspominał, ta jego chęć i umiejętność uczenia innych jest czymś szczególnie ważnym. Również w tym kontekście naszej ukochanej ziemi dobrzyńskiej. W dalszym ciągu bardzo wielu ludzi, którzy tu na niej mieszkają, którzy wybrali ją jako swoje miejsce do życia, realizacji aspiracji życiowych, niewiele wie o historii ziemi dobrzyńskiej. Historii ciekawej, bogatej, trudnej, złożonej. Pan profesor poświęcił się pierwsze lata przede wszystkim dzieciom i młodzieży, później również szkolnictwu wyższemu. Myślę, że na tę okoliczność warto przypomnieć powiedzenie adolescentia est tempus discendi, sed nulla etas sera est ad discendum. Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny. Uczymy się wszyscy od siebie wzajemnie, spotykając się wielokrotnie. Uczymy się różnych i przydatnych, i wartościowych spraw, które nas, nasze życie ubogacają. Ale ucząc innych, też często nie oczekujemy natychmiastowych efektów, ponieważ wiemy, że ali sementem faciunt, ali metunt, kto inny sieje, a często kto inny zbiera. Natomiast pan profesor Krajewski nie poprzestał tylko na uczeniu. Był i jest człowiekiem bardzo aktywnym, który wie, że verba docent set exempla trahunt. Słowa owszem uczą, ale to czyny pociągają, czyny sprawiają, że chcemy kogoś naśladować. I trzeba powiedzieć również, że facta sunt verbis difficilora. Czyny są trudniejsze niż słowa. Jak ktoś umie mówić, to te słowa dość łatwo mu przychodzą. Ale umiejętność wdrażania ich w życie, umiejętność pobudzania innych, inspirowania, zachęcania do konkretnych działań, do faktów, jest bardzo trudna. I myślę, że Mirosław Krajewski to naprawdę potrafi. Cernutur in agendo virutes. Bo dopiero w działaniu rozpoznajemy cnoty. Nie tylko w tym, co kto mówi. Ale w działaniu oceniamy człowieka. W działaniu możemy go poznać. I te wszystkie wydarzenia, które ja już od wielu lat byliśmy w pierwszej kadencji sejmiku radnymi. Kiedy ten sejmik był konstytuowany, kiedy był tworzony, kiedy były pierwsze wybory do sejmiku. Wydaje mi się, że znakomity skład wtedy we wszystkich opcjach politycznych, które były w sejmiku. Ludzie pełni pasji, wiedzy, umiejętności. To było wielką przyjemnością, radością budować to województwo, tworzyć podstawy integrowania tożsamości województwa, działać dla jego rozwoju. I pamiętam, że pan profesor był jednym z najbardziej aktywnych radnych wojewódzkich wtedy. Mówię to absolutnie z przekonaniem. Te działania, te czyny, które tak wysoko cenię, to są i rozliczne konferencje, seminaria, wykłady, które przybliżają różne aspekty naszej złożonej historii. Ale to jest również
coś niesamowicie ważnego, trudnego do przecenienia. To jest funkcjonowanie wydawnictwa, stworzenie wydawnictwa. Wydawnictwa, które pozwala zarówno jubilatowi wydawać rozliczne pozycje, ale również, co myślę tu na tej sali, wśród przyjaciół i profesora, ale przyjaciół Ziemi Dobrzyńskiej, tej dobrej ziemi, warto podkreślić, te ułatwienia w wydawaniu tomików poezji, wspomnień, ludzi, którym coś w duszy gra, którzy potrafią przelać słowa na papier, myślę, że gdyby nie to towarzystwo, gdyby nie to wydawnictwo, to może nigdy by ich poezja, ich wspomnienia nie znalazły się w obiegu powszechnym. To jest wielka praca na rzecz utrwalania tych wszystkich osób, które obecnie również tworzą na ziemi dobrzyńskiej. Ale również i te historyczne dzieła, czy związane ze wspomnianym Zielińskim, Kirgis, czy inne, to wszystko również jest zasługa wydawnictwa Verbum. Różne ważne uroczystości, które z okazji przypadających okrągłych jubileuszy organizujemy, wspieramy przecież pana profesora tu na ziemi dobrzyńskiej, rocznicę powstania listopadowego, raczej należało mówić wojny polsko-rosyjskiej 1830 roku niż powstania, czy powstania styczniowego, a wydarzenia obu tych walk o niepodległość, o wolność odbywały się również na ziemi dobrzyńskiej. Skutki choćby powstania styczniowego ziemia dobrzyńska przeżywała przez dziesiątki lat. Upodlenie, upokorzenie, wymordowanie księży, zakonników, konfiskaty majątków. To wszystko miało miejsce przecież nie tylko gdzieś w Polsce, ale również na ziemi dobrzyńskiej. Upamiętnienie bardzo ważnej, myślę, że w pewnym sensie konstytuującej również nasze poczucie dumy narodowej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej z uroczystościami związanymi z inscenizacją ataku bolszewików czy też innymi wydarzeniami, to również w dużej mierze zasługa pana profesora Krajewskiego. Ja również osobiście bardzo dziękuję za Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, za wielki zaszczyt, jakim jest dla mnie przyznanie członkostwa honorowego, również możliwość wspierania, często dość nieudolnego, trzeba powiedzieć. Nie zawsze mogę się temu poświęcić w takim stopniu, w jakim bym chciał, wspieranie profesora Krajewskiego w działaniach towarzystwa, ale również wspieranie wydarzeń Ziemi Dobrzyńskiej w wielu innych aspektach i organizacjach. Chcę wspomnieć choćby Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej, którego jestem członkiem. Piękną działalność Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Muzeum w Rypinie i wielu innych instytucji, które tę historię Ziemi Dobrzyńskiej, której absolutnie nie dościgłym mistrzem w opisywaniu opowieści jest profesor Krajewski, staramy się kontynuować. Pewnie jak każdemu wybitnemu człowiekowi nie jest obca też czasami i gorycz, i żal, i zazdrość ze strony innych. No to jak to już w życiu jest. Tak to jest, że ludzie wielcy muszą przyzwyczaić się do tego, że ktoś inny im zazdrości. Ale cum recte vivis, necures verba malorum. Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi. To jest cytat z Katona Młodszego. Myślę, że do wielu ludzi, którzy mają sukcesy życiowe, a często ktoś inny je deprecjonuje,
To się znakomicie również odnosi. Pan profesor Krajewski, miałem też taką pokusę, by w trochę taki prześmiewczy sposób, czy bardziej żartobliwy, wygłosić laudację jubileuszową. Znana jest laudacja Tuwima w Krakowie, jak to się odbywa. Bierze się starego pryka, siarczyście się go tyka, kpiąc sobie z niego. Ale jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie ciepłe, dobre słowa, które tu padły i zapewne będą jeszcze padały, są szczere, uczciwe i pan profesor na nie absolutnie zasługuje. A tym wszystkim, którzy czasami są uszczypliwi, myślę, że warto zacytować słowa, które konsulowie rzymscy wypowiadali, przekazując innym, następnym władzę. No to będę, kiedy kończyłem Urząd Ministra Rolnictwa, również tego użyłem. Feci quod potui, facet meliora potentus. Uczyniłem to, co mogłem, a więcej niech zrobią ci, którzy będą więcej potrafili. Wydaje mi się, że nie będzie takich, którzy byliby w stanie zrobić więcej i pociągnąć więcej te nasze wspólne sprawy dobrej ziemi, naszej ojczyzny, Polski, bo przecież pan profesor nie domyka się tylko w obrotkach ziemi dobrzyńskiej. Bardzo mu dziękuję, że przyjął moją prośbę, by zasiadać w Radzie Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Mam nadzieję, że ten instytut wypełni pewne zadania, które jeszcze postawiłem mu jako minister rolnictwa, ale pan profesor jest bardzo jasną postacią, która myśli w kategoriach nie tylko lokalnych, regionalnych, ale myśli w kategoriach całej Polski. Proszę Państwa, cieszmy się chwilą. Cieszmy się spotkaniem. Cieszmy się przyjaźnią wielkiego, wartościowego człowieka, którego znamy z różnych fragmentów jego życia, składających się na piękną, bogatą historię życia, która przecież się nie kończy. Primus annus, ad multos annus, panie profesorze. Proszę Państwa, ja oczywiście na ten zbożny cel tam składkę jakąś wpłacę, ale w związku z tym, że bonum vinum letificat cor hominis, to również panie profesorze, poproszę o przyjęcie na butelkę dobrego wina. Bardzo będę się z tego powodu cieszył. I na koniec, proszę Państwa, last but not least, chcę przekazać, że minister edukacji i nauki, pan Przemysław Czarnek, który nie może być osobiście obecny, poprosił mnie o to, żebym odczytał jego osobisty list skierowany do pana profesora, co z niekłamaną radością czynię. Pan profesor doktor habilitowany Mirosław Krajewski, Warszawa, 26 września 2021 roku. Szanowny panie profesorze, czcigodny jubilacie, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji 75. rocznicy urodzin oraz 50-lecia pracy naukowej i 20-lecia uzyskania tytułu naukowego. Chcę w tym miejscu wyrazić moje najwyższe uznanie dla kilkudziesięcioletniego trudu badawczego i osiągnięć w działalności dydaktycznej pana profesora. Mój szacunek budzi pański wkład w kształcenie kolejnych pokoleń studentów. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż jest pan profesor współtwórcą Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Włocławku, a także organizatorem 6 kierunków studiów. O kompetencjach, wiedzy i niekwestionowanym autorytecie świadczy również pańskie doświadczenie zawodowe, obejmujące m.in. sprawowanie funkcji rektora, później prorektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Włocławku, włocławskiego kuratora oświaty, wiceprezydenta Włocławka do spraw rozwoju, przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego oraz zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje pańska wieloletnia działalność wydawnicza, której owocem jest wiele publikacji naukowych i regionaliów związanych z ziemią dobrzyńską. Miarą uznania dla dorobku naukowego są przyznane panu nagrody i wyróżnienia.
przywołać tu Krzysztof Kawalecki, Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Raz jeszcze gratuluję i życzę panu profesorowi wszelkiej pomyślności z wyrazami głębokiego szacunku Przemysław Czarny.